Dzień dobry, goszczę XPL. Dzisiaj Danuta Bujok z Goleszowa. Dzień dobry. Z Goleszowa, ale w sumie to wszędzie Cię można spotkać. No tak, zgadza się. Chcę zacząć trochę od początku. Nie wiem, na ile mi pozwolisz, ale może się uda trochę wrócić do na przykład dzieciństwa. Oczywiście, no. Możesz pytać. Chyba nie było zbyt usłane różami, że tak powiem. No, dzieciństwo miałam dość ciężkie. Nie ukrywam tego, dlatego że jeśli mówi się o bólu, o przykrych sprawach, które tyczą się nas, jest łatwiej innym patrzeć na swoją historię też. Mhm. Bo im więcej słyszymy, że u kogoś też nie było wcale tak ładnie i kolorowo, uświadamiamy sobie, że to jest, może nie, że to było naturalne, natomiast że zdarzały się też takie rodziny, które nie miały fajnie w życiu. Mhm. I myślę, że dużo osób może nawet nie wiedzieć, o czym chcesz powiedzieć, bo możesz powiedzieć trochę o twojej sytuacji rodzinnej? W ogóle urodziłaś się w Estonii, nie? Tak. Mhm. No to może tak w skrócie, szybciutko. Bo ludziom się wydaje, wiesz, że nie dostali cukierka w dzieciństwie i że to było straszne dzieciństwo, nie? I tak mi się wydaje, że mówisz, że czasami jest tak, że jak ktoś komuś coś powie, to wtedy się trochę wyjaśnia, nie? Że 70% ludzi nawet może nie wiedzieć o tym, jak twoje dzieciństwo przebiegało. No to moja mama jest Estonką. Ja urodziłam się w Tallinie w Estonii, mój tata jest Polakiem. No i urodziłam się bez prawego podudzia, zniekształconą prawą dłonią i lewą stopą. No i moje dzieciństwo nie skupiało się głównie na tym problemie, że jestem osobą niepełnosprawną czy dzieckiem i to w jakiś sposób nazwało moją rodzinę, że ma ciężko, natomiast głównym takim, myślę, problemem mojej rodziny był to, że rodzice sobie w pewnym momencie życia nie poradzili, że możliwe, że mamy, cała sytuacja mogła przytłoczyć inny kraj, choroba się rozwinęła, bo moja mama ma schizofrenię stwierdzoną, że tutaj córka się urodziła niepełnosprawna. Że nie ma przyjaciół tutaj w Polsce. Myślę, że tak, tata bardzo dużo robił, bardzo się starał. Mama praktycznie nie pracowała w Polsce. Ojciec budowlaniec, cały czas pracował, byłam jego oczkiem w głowie, chociaż nadal jestem. I starał się to jakoś rodzinę utrzymać, natomiast nauk spowodował, że został alkoholikiem. Dobrym człowiekiem, no ale tak jak mówię, trochę się pogubili w życiu. No i dzieciństwo moje wyglądało tak, że wychowywałam się bez prądu, z myszami, dlatego do dzisiaj boję się panicznie myszy. Jakiekolwiek lęki związane z tym, że moja rodzina gdzieś tam się rozsypie. Były częste awantury, brakowało pieniędzy na wszystko. Właśnie po tym, jak zaczęło brakować pieniędzy na podstawowe rachunki, został właśnie wyłączony ten prąd. Nie było mnie stać na wycieczki, na zapłacenie obiadu w szkole, podstawowych jakichś składek, czy na wycieczki, czy cokolwiek związane z dodatkowymi kosztami były raczej nierealne. No, uciekałeś z domu? Z domu nie uciekałam. Mhm. Raczej chciałam być w domu, żeby trzymać pieczę nad rodzicami, żeby sobie krzywdy nie zrobili. Strasznie bałam się, że ojcu się coś stanie. Nieraz były takie sytuacje, że ktoś przychodził do domu i atakował na przykład mojego tatę, czy jak ja się z mamą biłam, czy jak rodzice się kłócili, rzucali garkami i naprawdę to, te wszystkie obrazy, to są obrazy z mojego dzieciństwa. No na pewno nie było łatwo. A z babcią jaki kontakt? No z babcią miałam bardzo dobry kontakt, z kuzynostwem, do babci jeździłam każdy weekend, u babci wiedziałam, co to jest, te jakby tworzenie rodziny. W pewnym momencie babcia chciała mi zabrać pod opiekę swoją prawną i to się udało. Natomiast po półtorej roku zmarła w tragicznym wypadku w Hermanicach na słynnym skrzyżowaniu z Dominikańską. Została potrącona przez młodego chłopaka. No i ten świat znowu tak jakby runął, bo babcia, gdy zabrała mnie pod swoją opiekę, pokazała mi, jak wygląda dom. Miłość, dom,
że przychodzi się ze szkoły, ma się jakieś obowiązki, że jest ciepły posiłek, prąd, że pierze się rzeczy, że myje się częściej niż raz na dwa tygodnie, że te ubrania mogą czysto wyglądać, że można inaczej, że można inaczej żyć, że rodzina wygląda w inny sposób, że jeździ się razem na zakupy. Poczułam taką dobrość, że ktoś mnie jednak kocha i komuś na mnie zależy. Wiadomo, że rodzice też mnie kochali, tylko w swój tak jakby chory sposób, czyli nie potrafili inaczej tego może okazywać, dlatego że no, z pewnych powodów mieli też może ciężko. To nie jest też usprawiedliwienie, natomiast w tym momencie, w którym teraz jestem w życiu, zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko jest wygrać z depresją. Zresztą pokazują to teraz te czasy, jak młode osoby się wieszają, popełniają samobójstwa i naprawdę nie chcą żyć. A wcześniej mają maskę uśmiechniętego człowieka. Może nie maskę, ale starają się gdzieś jeszcze tam znaleźć tą nadzieję. Jest to dość ciężkie. To było i to jest. Natomiast nie usprawiedliwiam rodziców, bo trzeba było coś z tym zrobić. Tak jak niektórzy mówią, że choroba psychiczna może być dziedziczona, że czyli nie boję się, że będę miała schizofrenię, tak jak ma moja mama. Ja uważam, że nie, dlatego że my decydujemy o tym, jakie jest nasze życie, że my kierujemy swoim życiem tak, jak chcemy, czyli my sobie wybieramy to, czy chcemy być chorzy. Bo... Ale do tego doszłaś chyba w pewnym momencie, nie? Bo najpierw był taki, można powiedzieć, taki no bardzo ciemny okres, że tak to nazwę. I bo w podstawówce, z tego co wiem, to raczej tam jak czytałem, to nie chodziłaś na WF, bo wstydziłaś się... Tak, ten ta niepełnosprawność też w jakimś stopniu oczywiście jest i była w szkole, zwłaszcza w kontaktach z dziećmi, bo nie chciałam się nigdy czuć gorsza, dlatego nie pokazywałam. Dzieci bywają okrutne czasami. Tak, dzieci bywają okrutne i w związku z tym, że idealnie mi wychodziło ukrywanie tej nogi i skakałam po schodach i bawiłam się w berka i chodziłam po drzewach, to powodowało to, że mój charakter był ważniejszy niż to, czy mam nogę, czy nie, do pewnego momentu. Jeżeli dochodziło do momentu, kiedy trzeba iść na WF, mieć krótkie spodenki i pokazać to, że ja w pewnym momencie mogę być niesprawna, bo nie potrafię wykonać jakichś ćwiczeń, bądź jak był wyjazd na basen, no to już się pokazywała blokada. Że mogą mnie wyśmiać, że mogą się ze mnie nabijać i to było takie przykre. Nigdy nie byłam nauczona, nie byłam może nauczona, jak sobie radzić z przykrością, albo idealnie się nauczyłam radzić z przykrością, bo miałam to i w domu, i w szkole, i wszędzie musiałam udawać, że niby, że wszystko jest w porządku. A nie było buntu takiego? Dlaczego mnie to spotkało? Bo wiesz, brak nogi to już jest poważny problem, a co dopiero sytuacja domowa i tak dalej. Miałaś taki moment, że po prostu, nie wiem, nie chciało ci się żyć, albo wręcz przeciwnie, wszystko było dla ciebie mało ważne? Jak? Ja chyba odreagowywałam, nie wiem, takim kontaktem z ludźmi. To, że bez przerwy gdzieś wychodziłam ze znajomymi, w liceum bardzo dużo imprezowałam, non-stop byłam na dyskotekach, co moja ciocia z wujkiem już nie mogli tego wytrzymać, ale to był mój sposób na chyba odreagowanie emocji, na to, że mogłam po prostu, nie wiem, zapomnieć o wszystkim, stać na środku parkietu, tańczyć, bawić słuchać się jak typowa nastolatka. Tak, i bawić się jak typowa nastolatka, po której nie widać, że nie ma nogi, bo nieraz ja sama do 5 rano skakałam, moi znajomi już nie mieli siły, a ja dalej imprezowałam i tańczyłam. I to są bardzo fajne czasy. Natomiast kiedy się to imprezowanie skończyło, zaczął się sport.
i to dzięki Januszowi Rotkickiemu tak płynnie przeszłam z imprezowania na sport, gdzie mogłam to spróbować. A to rozmawiałaś z nim i on ci jakoś przekazał, że warto spróbować, czy jak to wyszło? No nie chciałam z nim rozmawiać, bo to wyglądało tak, że po śmierci mojej babci właśnie zaczęło się to odreagowanie, że jednak już dlaczego Bóg mi to robi, że po kolei od mojego urodzenia spada tyle rzeczy traumatycznych na mnie i ja jako młoda dziewczyna w wieku 16 lat czy 15 musiałam już tyle w życiu przeżyć i tyle utrzymać na swoich barkach i z takimi sytuacjami się spotykać, jak dać mamę leczyć psychicznie, żeby ona mnie sama nie zabiła nożem, bo były takie sytuacje agresywne w życiu. I w tym momencie, jak ja podejmowałam decyzję, że chcę już żyć na swoich zasadach, jak ta babcia z dziadkiem się pominęli, dużo imprezowałam, też musiałam podjąć decyzję, że muszę jakoś to uporządkować. No i któregoś dnia do mojej cioci zadzwonił właśnie Janusz Rokicki. Znalazł mnie przez nauczycieli z gimnazjum, z tego co słyszałam. Nie wiem, czy to tak wyglądało. No i Janusz powiedział mi o czymś takim, że jest sport dla niepełnosprawnych, że on też nie ma dwóch nóg. Podobno tata kiedyś mi opowiadał, już jak już byłam w sporcie, że on też chciał mnie tutaj do Cieszyna, do jakiegoś stowarzyszenia osób niepełnosprawnych zaciągnąć. Natomiast niepełnosprawność kojarzyła mi się z takim, mi już dziecku kojarzyła się z, nie wiem, po prostu nie chciałam nic mieć wspólnego z niepełnosprawnością, z ludźmi takimi. Mhm. Ja się uważałam jako pełnosprawna dziewczyna, tylko w momencie, kiedy po prostu musiałam zdjąć tą nogę, no to już było trochę ciężej być tą pełnosprawną osobą. Janusz wprowadził cię w świat sportu. Tak, Janusz wprowadził mnie w świat sportu. Było to trochę ciężkie, bo jestem uparta. Natomiast to, że lubię poznawać ludzi i cały czas lubię, jak coś się dzieje, spowodowało to, że przyszłam na trening do Janusza. Janusz zabrał mnie, co? Janusz zabrał mnie na lekkoatletykę. Mhm. Potem dowiedziałam się, że jest siatkówka na siedząco. No i tak jakoś zaczęłam jeździć pociągami do Jeleniej Góry, po całej Polsce, gdzie w ogóle nie wiedziałam, jak się podróżuje tramwajami, bo pochodziłam z takiej rodziny, że myśmy w ogóle do innego miasta nie jechali na zakupy, a co dopiero gdziekolwiek na urlopy. I to takie dla mnie były przeżycia, bo cały czas działo się coś nowego, coś takiego ekscytującego. Bieganie też? I też było bieganie. No i ta siatkówka rozwinęła się do takiego poziomu, że od 11 lat jestem w reprezentacji Polski w siatkówce właśnie na siedząco z przerwami, w związku z tym, że w pewnym momencie nasza reprezentacja żeńska została zawieszona ze względu też i na finanse, i na brak zawodniczek, różne kwestie miały na to wpływ. No i było też w 2012 roku, uznałam, że chcę sportu indywidualnego, że zobaczyłam paraolimpiady, zobaczyłam, już byłam w gronie sportowców i zawodowych, i amatorów, i całą tą otoczkę poznałam, że poznałam dziewczynę, która jest po wysokiej amputacji, Ewę Zielińską, która wprowadziła mnie w świat biegania po amputacji, bez nogi. Zobaczyłam, jak wyglądają protezy, zaczęłam wszystkiego szukać w internecie, zaznajamiać się z tym, jak to powinno wyglądać. Ona wypożyczyła mi taką specjalną stopę, którą można było używać podczas sprinterskich biegów. No i wtedy ożyłam. Pamiętam, jak pierwszy raz ją założyłam, tą nogę, i nie przeszkadzało mi to w Wiśle, pamiętam, to było na stadionie. Nie przeszkadzało mi to, że 40 facetów biegało za piłką i grali tam mecza, a ja ubieram nogę, pokazuję, że nie mam tej nogi, ubieram inną protezę i naokoło boiska biegam na bieżni. I to tylko część medali, proszę Państwa. Masz tego w domu więcej? Mam tych medali trochę więcej, ale uważam, że nie ilość medali ma znaczenie, to jakim się jest człowiekiem, czy czego się doświadczyło w życiu. Najbardziej jestem chyba dumna z tego, jak to wszystko się sportowo układa, że jestem na tyle odważna, że jestem w stanie sprawdzić każdy sport, jak funkcjonuje, jaki sprzęt powinien być przygotowany do takiej osoby po amputacji, bo w tym roku, to znaczy w tym roku, do tego roku tak naprawdę nie ma żadnej osoby po amputacji w lekkoatletyce, która biega i skacze w dal. Jest paraolimpijczyk,
Łukasz Mamcarz, który używa od niedawna takiej stopy sprinterskiej do treningów, natomiast nie jest on sprinterem, tylko skoczkiem z wyż i on na paraolimpiadzie skacze w wyż bez protezy na jednej nodze. I ten problem w Polsce jest, on już w jakimś stopniu się poszerza, natomiast nadal osoby po amputacji nie mają wsparcia na protezy do chodzenia, a co dopiero do sportu, bo to jest droga. No właśnie, o finansach chciałbym porozmawiać, ale chwilę jeszcze. Mamy tu zdjęcia, to są te zdjęcia twoje, bo nie tylko sport, ale też pomagasz ludziom, którzy są po amputacji, masz organizację swoją. To tak? Znaczy, to nie jest organizacja, ale to jest taka grupa na Facebooku, która powstała. To się nazywa Życie po amputacji. To jest grupa tylko i wyłącznie dla osób po amputacji. Nie ma tam psychologów, nie ma tam fizjoterapeutów, protetyków, studentów, którzy wysyłają non-stop ankiety, tylko i wyłącznie osoby po amputacji, dlatego że zależy mi na tej grupie, żeby osoby, które ledwie co stracą kończynę, mogły zadać pytanie konkretne do osób, które już to w życiu przeżyły. Wiedzą, czy bóle fantomowe, czy obtarcia, jak sobie radzić, który system według nich przy tej amputacji jest odpowiedni. I po zdjęciach, po tym jak opiszemy swoją historię, bardzo wiele osób poznajemy i mam wrażenie, że staliśmy się taką jedną dużą, fajną rodziną, gdzie osoby teraz wyjeżdżają wspólnie na jakieś wycieczki w góry, biorą udział w projektach różnych, dopasowują się pod względem nie tylko niepełnosprawności, ale takich upodobań i zainteresowań. A co to za projekt z tym kalendarzem? Z tym takie postapokaliptyczne, bajkowe, baśniowe, nie wiem jak to jeszcze nazwać, tak, zdjęcia? Biorę dużo udziału w takich fajnych projektach. To jest projekt Madame Miko i Marcina Urzędowskiego, którzy uznali, że stworzą kalendarz na rok 2020. I można zobaczyć te zdjęcia, proszę Państwa, też na Facebooku twoim. Tak, tak. Na Facebooku można zakupić sobie ten kalendarz i zobaczyć też inne osoby po amputacji, jak są prezentowane. Bardzo fajna przygoda. W tym roku też miałam brać udział w kilku fajnych sesjach zdjęciowych i projektach, które pokazują, że mimo niepełnosprawności możemy być też ciekawi. Nie jesteśmy, że tak powiem, zakompleksioni, to znaczy zamknięci w sobie, chociaż są takie osoby, są takie osoby, bo dużo zależy od nas samych, jakie mamy podejście, to co mamy w głowie, czy pracujemy nad sobą, czy przepracujemy traumę daną, czy zdarzenia, które na nas wpływają. Bardzo dużo osób do mnie pisze na Facebooka, nawet rozmawiam z nimi o 11 w nocy, 10, czasami dla mnie to nie jest problem, jeżeli mam taką możliwość, żeby porozmawiać, że ucięte dwa palce to jeszcze nie jest koniec świata, bo osoby, które pozbywają się dwóch palców, uważają, że po prostu już nie będą, nie wiem, może atrakcyjne, czy na tyle sprawne, żeby sobie poradzić w danej pracy. Są różne sytuacje, czy osoby, które, pamiętam, nieraz piszą do mnie, że potrzebują pomocy z protezą. Jaką protezę? Z taką radą? Tak, dla mnie to nie jest żaden problem. Protez? Tak, bo jest bardzo dużo systemów i dla mnie to nie jest żaden problem, żeby pokazać mój punkt widzenia. Każdy ma inny, każdy przetestował co innego i ja 30 lat temu nie miałam czegoś takiego, choćby 25 lat temu nie miałam takiego dostępu, chociaż ogólnie nie było takiego dostępu, żeby móc sobie porozmawiać z, nie wiem, z kilkoma osobami na temat tego, jak oni się poruszają, jak oni to robią, co wpływa na to, że im się lepiej chodzi, jakie są systemy, jakie są koszty. I uważam, że ta dostępność ma duży wpływ na to, że ktoś sobie układa w głowie, szufladkuje pewne kwestie, jak sobie to rozwiązać w swoim życiu. Właśnie powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że to, co my sobie przepracujemy, że to od nas zależy w dużej mierze, no bo jak będzie wyglądało nasze życie. I ty chyba dajesz taką siłę, nadzieję tym ludziom, jakąś taką energię, której masz chyba w nadmiarze i też możesz dać innym. Nie, to jest bardzo cenne, bo mało osób by tak zrobiło, tak mi się wydaje. I tak jak mówisz, ludzie piszą do ciebie? Tak, piszą do mnie, dzwonią, radzą się, chcą słyszeć też mojej opinii. Sport, modeling, życie aktywne. A powiedz mi, ściągasz w trakcie kontroli lotniczej, musisz ściągać
swoją protezę. No. No na lotniskach to jest zabawnie, bo nigdy nie wiesz, każde lotnisko ma swoje zasady. I w zeszłym roku, jak byłam w Czarnogórze, to na lotnisku zabrali mi nogę i wyszli. Mhm. Znaczy poinformowali mnie i zapytali, czy to nie jest problem, że zabiorą mi nogę. Ja mówię, no nie jest problem, tylko że to kosztuje 40 tysięcy, więc fajnie by było, jakby ona wróciła w całości. I na każdym lotnisku jest inaczej. We Frankfurcie inaczej, stajesz w takiej kapsule. Jak reprezentujesz Polskę, nie? To jest inaczej, jak się wyjeżdża jako reprezentacja i jedziesz tam po prostu z reprezentacją, z grupą. My automatycznie przechodzimy bramki, bo no każdy jest z protezą i po prostu system piszczy, a jaki się jest samemu. Ja przechodząc przez bramkę i piszczy, sprawdzają, czy mam pasek, buty, czy jakieś inne rzeczy. Natomiast ja mówię, że jestem po amputacji nogi i czy pokazać. Natomiast czasami na lotnisku są przerażeni, jak ja wyciągam rękę, żeby podnieść nogawkę i pokazać im protezę, bo wiem, że nie chcieli być pewnie narażeni na to, żeby zostali oskarżeni o to, że jakoś osoby mogą się czuć urażone. I oni naruszają twoją prywatność. Także naruszają moją prywatność, dokładnie. W ogóle. No a w sporcie właśnie to wygląda inaczej. No ale wracając do tego, do tej Czarnogórze sytuacji. Sytuacji w Czarnogórze. No, ja jestem na tyle otwarta, że zawsze przewracam to w żart, bo widzę poważną minę osób pełnosprawnych i mnie to trochę przeraża, bo no tak, ja widocznie mówię tak poważnie, że trochę się, nie wiem, boją danej sytuacji, czy ich nie zaskarżę, na przykład, że ktoś bierze moją nogę i gdzieś wychodzi. Też musiałam zgłosić, jak byłam w Parlamencie Europejskim w Brukseli wcześniej, informację, że jestem po amputacji, w związku z tym, że jak wchodziłam do parlamentu, też przechodziłam przez bramki i dawało to, tak reagowało. No. Dla niektórych wydawać by się mogło, że to już jakiś tam koniec traumatycznych wydarzeń w twoim życiu, bo dzieciństwo, amputacja, całe życie z takim poczuciem, że jesteś osobą niepełnosprawną i trzeba coś z tym zrobić. I rodzice, w których by się wydawało, że trzeba wspierać, a nie oni wspierają mnie, nie rozmawiają, nie podejmują pewnych rozmów z dzieckiem niepełnosprawnym, tak? Teraz nasz wywiad też stał pod znakiem zapytania, bo jesteś uziemiona w domu, można by tak powiedzieć, przez wypadek samochodowy. Tak, no zdarzają się takie sytuacje jak wypadki, śmierć czy rozstania, które mają jakieś znaczenie w naszym życiu i może się wydawać, że to jest koniec świata, że coś się zdarzyło. Natomiast to jest chyba umiejętność szybkiego dostosowania się do danej sytuacji, przeanalizowania sobie, co się stało, jak to teraz trzeba rozwiązać. 180 stopni w twoim przypadku na plus, nie? Tak. Żeby jakoś... ja mam wrażenie, że ja co roku doświadczam naprawdę dość mocnych przeżyć, dlatego że no teraz ten wypadek samochodowy, gdzie jestem w domu, jestem zawieszona w treningach, za rok mamy Mistrzostwa Europy. Dziewczyny mocno się przygotowują. Ja nie wiadomo, kiedy wrócę z ręką do siatkówki i czy w ogóle wrócę, bo moja lewa dłoń, którą atakowałam, jest uszkodzona. Czekam na operację. Tutaj jest proteza, nie mogę wrócić do pracy. Dla sportowca to jest ciężki moment, kiedy ma daną kontuzję i to nie jest łatwe. Do tego różne inne sytuacje, bo osoba aktywna, tak jak ja, która nie umie usiedzieć na miejscu, bo musi cały czas coś robić. Wiadomo, na początku to jest potrzebne, bo musimy przeanalizować swoje życie, co zostało zaniedbane. Coś przepracować, wyciągnąć wnioski. Tak, wyciągnąć wnioski to jest bardzo ważne. I ta praca nad sobą jest non-stop. To nie jest tak, że my nigdy nie popełniamy błędów. My je popełniamy i powinniśmy sobie dać przyzwolenie na to, że możemy popełniać błędy, że idziemy w danym kierunku w życiu, a potem nagle stwierdzamy, że to nie jest dobry kierunek i no tak wygląda życie, tak?
3 lata temu miałam też przewrócone życie do góry nogami. Musiałam wrócić z Krakowa, porzucić pracę w korporacji, dlatego że mój tata miał wypadek, jego dłoń została wciągnięta w cyrkularkę. Było to moje 3 miesiące w domu, poza pracą, poza treningami. To był czas, kiedy uznałam, że poświęcę ostatni raz czas dla rodziców, bo to jest moje życie, bo cały czas gdzieś odsuwam coś, żeby ten dom jakoś funkcjonował. No i tata miał wypadek, udało mi się go dać na terapię odwykową. Teraz 3 lata nie piję, więc uważam, że ludzie są tego warci, żeby im pomóc. Natomiast no coś za coś, prawda? Tracę coś swojego, ale nie biorę tego, tak? Bo otrzymałam jeszcze więcej. Otrzymałam wsparcie tatę niepijącego, na którego mogę liczyć. I warto było poświęcić te 3 miesiące, stać na rzęsach, żeby go dać na terapię odwykową. Jestem osobą taką, która twierdzi, że zawsze jest rozwiązanie. Ja w danej sytuacji, jeżeli się coś dzieje takiego znaczącego, wybieram kilka opcji i starasz się patrzeć, że szklanka jest do połowy pełna. Tak, że biorę po prostu kilka rozwiązań i opcji. Jak nie to wejście, to drugie. To drugie, ale dążę do tego, co chcę zdobyć. Czego ci można życzyć? Zdrowia. Teraz zdrowia i jak najszybszego powrotu do takiej normalności, do twoich codziennych obowiązków. I spokoju, myślę, tak. To jest najważniejsze w życiu, żebyśmy byli szczęśliwi sami ze sobą, nauczyli się przyznawać do błędów, do tego, że jest nam źle, że potrzebujemy pomocy. Mi też jest bardzo ciężko przyznać się do tego. Nieraz było tak, że ja wychodzę ze znajomymi, mam nogę do krwi obtartą, ale ja chcę iść, bo mi głupio powiedzieć, albo ja nie chcę z czegoś rezygnować, dlatego że mam nogę obtartą i mam siedzieć znowu w domu. I ja zaciskam zęby i to, że po mnie nie widać, że mam problem z nogą, ja mam ten problem z nogą i zdaję sobie sprawę z tego, że jak wracam do domu, ten problem wychodzi i jestem zmuszona do zrezygnowania z innych opcji. Mhm. Właśnie tu chciałem ci na chwilę przerwać, bo też czas programu jest ograniczony, ale przede wszystkim mogą Państwo zobaczyć Ciebie na Facebooku. Tak. Na Facebooku takim oficjalnym. Tak. Tak. Możesz powiedzieć, jakie nazwy, jak Cię znaleźć? Danuta Bujok. Po prostu, tak? Tak. I imię i nazwisko, to jest Instagram, moja strona internetowa, do tego jest Facebook i też Życie po amputacji grupa. No i myślę, że teraz będzie się też może dużo działo. I teraz kwestie finansowe, bo ja wiem, że czasami trudno Ci rozmawiać o finansach, ale chyba pieniądze jakiekolwiek się przydadzą. Pieniądze się przydadzą i osoby po amputacji mają ciężko. To jest ciężkie, dlatego że osoby, które urodziły się niepełnosprawne, tracą kończyny w wyniku choroby, nie mają spokoju psychicznego pod względem protez. Non stop trzeba je wymieniać. Co roku bardzo ważne jest to, żeby zadbać o tą nogę, bo jeżeli my zadbamy o nogę, o leje prawidłowe, o części, wtedy my możemy sobie pozwolić na to, żeby chociaż cały miesiąc przepracować, czy mieć ten kręgosłup w lepszym stanie. No i tak naprawdę to są duże pieniądze. Można wybierać tańsze protezy, droższe protezy za 200 tysięcy, za 50 tysięcy, za te 4 tysiące, ale coś za coś. Tak jak wybieramy samochody, prawda? Wybieramy jakiegoś lepszy samochód, mamy do tego świetne ubezpieczenie, to nas kosztuje, wydajemy na to pieniądze, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jak nam się coś trafi, no to mamy po prostu gwarancję na to i nie musimy się niczym martwić. Jeżeli wykupujemy jakiś samochód, na przykład za 1500 zł, jesteśmy świadomi, że on się zaraz rozleci, że co chwilę trzeba coś naprawiać i non stop wkładamy pieniądze po prostu na naprawę tego. Tak samo jest z protezami. Ja zawsze to porównuję do wyboru do samochodów czy do butów. Jakbyśmy mieli chodzić 24 godziny na dobę w tych samych trampkach, jak pada, jak jest śnieg, jak jest słońce, no to przecież one nie wytrzymają długo. No i koszty są ogromne i koszty to są indywidualne.
Dlatego jest taki bardzo ważny ten 1% wsparcie tego, bo to, że my mamy protezę, to nie jest tak, że ona jest na całe życie. Na zawsze się nie zniszczy. Tak, ja miałam 5 lat temu kupowaną protezę. Dopiero teraz przez ten wypadek pękła mi stopa. Stopa jest rzędu około 15 tysięcy wzwyż przy takiej aktywności, jaką ja mam. Czasami to są większe kwoty, ale no po prostu ja chcę podstawowe funkcje spełniać. No i co? I takie osoby po amputacji, które na przykład tracą kończyny pod względem, w sensie w pracy i mają odszkodowania i są zabezpieczone tymi protezami do końca życia, to już jest mega duży spokój psychiczny, że oni nie muszą myśleć, o matko, za pół roku będę miała za luźny lej, moja noga będzie biegała w leju i to będzie miało wpływ na cały kręgosłup, na nogę, na samopoczucie, na to, że nie będę w stanie całego dnia przepracować dobrze w pracy. I ten spokój psychiczny nawet już ma dość duże to znaczenie w życiu. Przerywam ci teraz. Życzę ci spokoju psychicznego, dużo zdrowia, szybkiego powrotu tej aktywności, do której ty jesteś przyzwyczajona i ludzie, którzy ciebie obserwują. A my zachęcamy Państwa do po prostu odwiedzenia Cię na Facebooku. Dziękuję. Jeżeli ktoś chce coś napisać, to że do Ciebie bezpośrednio. Dziękuję za miłą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.